Cześć, witajcie kochani na kanale Shui Mama. Dzisiaj będziemy robić bardzo szybkie ciasto budyniowe. Zacznę od składników. Mamy 2 jajka, klankę cukru, 4 szklanki mąki pszennej, kostkę masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, czyta soli i rzeczy potrzebne do budyniu, czyli 2 budynie, mąka ziemniaczana, będziemy potrzebować 2 łyżki, 3 łyżki cukru i mleko, litr dowolnego mleka. Do tego później zrobimy na zakończenie jeszcze polewę z białej czekolady i do tego potrzebujemy tabliczkę czekolady i dosłownie pół szklaneczki śmietany, kremówki. A jeśli nie macie, to odrobina mleka i masła będzie idealna. Zaczynamy od budyniu i zgodnie z przepisem muszę to wszystko wam ładnie przesunąć, bo tu musi wjechać miska. Przesypujemy budyń do miski. Zrobiło się późno, więc musiałam zapalić światło. No trudno. Wlewamy mleko i mieszamy. Resztę mleka gotujemy. Do budyniu dokładamy jeszcze 2 łyżki mąki ziemniaczanej i cukier. I teraz w zależności od tego, jaki oczywiście macie ten budyń, to tego cukru dajecie mniej albo więcej. Mój budyń jest już słodki, więc ja tego cukru nie dodaję, ale jeśli macie niesłodki budyń, no to pewno będziecie musieli dodać. Do gotującego się mleka wlewamy nasz budyń. I chwilę jeszcze mieszamy na małym ogniu, aż zaczną nam się robić grudki. Budyń w takiej postaci już gotowy, przykrywamy folią. I w takiej postaci odstawiamy na jakiś czas, żeby nam troszeczkę to wystygło. Teraz zajmiemy się gruszonką. Sprawa jest banalnie prosta. Przesiewamy 4 szklanki mąki, 1 szklankę cukru. Potrzebujemy jeszcze szczyptę soli i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Całość składników porządnie mieszamy. Teraz będziemy ścierać kostkę masła. No. Równie dobrze możecie ją pokroić na malutkie kawałki. Najlepiej sobie taką kostkę w ogóle wcześniej wsadzić do zamrażalnika. Będzie dużo wam wygodniej. Do tego brakuje nam jeszcze jednego składnika, roztrzepanego jajka. Tutaj roztrzepiemy. I przerzucimy. Całość będziemy teraz mieszać tak długo, aż nasze składniki się połączą. Ale oczywiście to ma powstać z tego kruszonka, więc one będą w formie takiej grudkowatej. I już! Oto nasza kruszonka. Czas na połączenie naszych składników. Mamy tutaj już blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ona ma 24 cm. Na sam dół wysypujemy trochę kruszonki. Trochę ją ugniatamy. Następnie bierzemy budyń i wykładamy ten budyń, ale staramy się go wyłożyć na samym środku. To jest moment, kiedy jeśli chcecie, możecie tutaj dodać również jakieś owoce. Ja teraz tego już nie będę robiła. Jedyne co zrobię, to mam tutaj ciutek soku z malin i tym delikatnie odrobinę poleję, to doda troszeczkę takiej innej nuty, ale bez tego też również będzie idealne. Teraz
odgarniamy z każdej strony trochę łyżką, żeby sobie pomóc w ogóle drugą najlepiej, bo tu będziemy wkładać kruszonkę tak z boku. Z każdej strony. Na wierzch wysypujemy resztę kruszonki. Całość wkładamy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika góra-dół na 40-45 minut. A to już na drugi dzień, bo wczoraj było już tak ciemno, że już bym Wam nic nie pokazała, to już na drugi dzień moje ciasto jest gotowe. Możecie je zostawić tak, albo polać czekoladą, tak jak mówiłam. Ja preferuję białą czekoladę połączoną ze śmietanką. Jak to zrobić, zobaczycie tutaj gdzieś będzie film. To jest po prostu połączona śmietana z białą czekoladą. No i możemy teraz sobie tutaj jakieś ciapki porobić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, buziaczki, pa, pa!